Serdecznie wszystkich witam na prezentacji dotyczącej wstępu do chmury AWS. Nazywam się Artur Sobczyk, jestem trenerem technicznym w dziale Training and Certification firmy AWS. Z doświadczenia jestem Java Developerem, przy czym ostatnich kilka lat prowadzę szkolenia, a teraz głównie szkolenia dotyczące AWS. Pomagam ludziom zrozumieć, jak działa chmura, w jaki sposób prawidłowo używać jej w ich rozwiązaniach. Plan na dziś. Prezentacja jest podzielona na części. W pierwszej części powiemy sobie troszkę o takich zagadnieniach wstępnych, powiemy, czym jest chmura, model uprawnień, sposób w jaki można prowadzić interakcje z zasobami w chmurze. Dalsza część będzie miała bardziej charakter praktyczny. Uruchomimy sobie maszynę wirtualną z statyczną stroną internetową, następnie stworzymy dokładnie to samo rozwiązanie, ale z wykorzystaniem już usługi w pełni zarządzanej. Urównamy sobie te rozwiązania, a na koniec zostawię Wam kilka wskazówek na temat tego, jak możecie dalej rozwijać się, jeżeli chodzi o technologie związane z AWS. No dobra, to co? Jedziemy. Słowo wstępu. Musimy sobie wyjaśnić, czym jest chmura. Żeby powiedzieć, czym jest chmura, wydaje mi się, że dobrze jest się odnieść do tradycyjnej infrastruktury, jak ona jest zorganizowana. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy firmą, że jesteście firmą, która chce uruchomić aplikację w internecie. No i do tego będzie wam potrzebna cała in, powiązana infrastruktura. Będziecie musieli mieć miejsce, gdzie chcielibyście uruchomić te zasoby, to będzie pewnie jakieś centrum danych. W tym centrum danych będą maszyny wirtualne, może będą jakieś bazy danych, to wszystko będzie oczywiście podłączone do internetu. I teraz pytanie z waszej strony chcecie uruchamiać aplikacje w internecie, a to całe, tak powiem, te pozostałe kwestie, które tu się pojawiają, to są rzeczy, które musicie zrobić, żeby móc tą aplikację udostępnić. Celem chmury jest dostarczenie pewnej abstrakcji ponad tą infrastrukturę. Czyli chmura AWS dostarcza własne centra danych z własnymi zasobami, i udostępnia je klientom. Czyli wyobraźmy sobie, że to wszystko może być dostarczone przez chmurę AWS i dostęp do tych zasobów może być uzyskany za pomocą interfejsu programistycznego, czyli zamiast budować budynek własny, instalować, konfigurować zasoby, możemy, możecie po prostu wysyłać żądania do API AWS-owego. Wystartuj mi maszynę i zdeployuj na niej aplikację, którą Ci tutaj wskazałem. Model chmury drastycznie zmienia sposób, w jaki myślimy o infrastrukturze. Infrastruktura jest teraz dostępna na żądanie. Potrzebujecie jeden serwer? Dostaniecie go. Potrzebujecie tysiąc serwerów? Nie wiem, chcecie wytrenować nowy model machine learningowy? Dostaniecie je. One są dostępne. One już tam są zainstalowane i skonfigurowane i czekają na was, żebyście je sobie sprowizjonowali lub potem zniszczyli, gdy nie są potrzebne. I ostatnia rzecz istotna tutaj. Za zasoby płacimy w modelu na bieżąco. Czyli jeżeli używacie serwera, to płacicie za serwer. Nie używacie serwera, nie płacicie za niego. To jest znowuż drastyczna zmiana względem tego, jak to działa w przypadku infrastruktury on-prem. Jeżeli macie własną infrastrukturę, to czy używacie, czy nie używacie zasobów, one was kosztują. W chmurze macie tą właśnie taki charakter dynamiczny, jeżeli chodzi o, do, o, o posiadanie de facto zasobów. I teraz tak, te centra danych dostarczane przez AWS-a. One się bardzo nie różnią od tych tradycyjnych centrów danych, czyli tam mamy oczywiście wysoką dostępność, jeżeli chodzi o zasilanie, połączenie internetowe. Mamy mnóstwo zasobów, jeżeli chodzi o serwery, czy jakieś nie wiem, rozwiązania storage'owe, ale nie tylko. W chmurze dostępnych jest również mnóstwo kompletnych rozwiązań, kompletnych aplikacji, które możecie używać jako takie building bloki w ramach własnych architektur. Za chwileczkę troszkę więcej o tym powiem. I przede wszystkim, co jest istotne w tej kwestii? Te centra danych należą do AWS-a i to AWS musi się martwić o to, żeby te urządzenia były dostępne, żeby działały, żeby całe to wszystko, że tak powiem, ogarnąć i zdjąć te problemy z naszych klientów, czyli z Was. I teraz tak, dostęp do usługi odbywa się przez internet. Jeżeli potrzebujecie, macie możliwość również wbicia się do chmury sposobem prywatnym, czy za pomocą właśnie innych naszych usług, które, do których, których nie będziecie musieli korzystać z internetu do podłączenia się za pomocą prywatnego łącza. I teraz tak, jeżeli budujecie rozwiązania na chmurze, możecie pracować w kilku różnych, takich powiedzieć, modelach. Pierwszy model, taki podstawowy, to jest infrastructure as a service. W tym modelu pracujecie w taki sposób bardzo tradycyjny, czyli macie maszyny wirtualne, macie, macie sieć, macie kontrolę nad konfiguracją sieci, bazy danych, takie wszystkie niskopoziomowe rzeczy. Z jednej strony daje to wam ogromną kontrolę nad zasobami, ale z drugiej strony wprowadza pewne ryzyko i komplikacje. To wy. Martwicie się o wysoką dostępność Waszych usług, to Wy martwicie się o ich skalowanie i oczywiście bez monitorowanie bezpieczeństwa w infrastrukturze. Jeżeli Wam ten model nie odpowiada, możecie skorzystać z bardziej abstrakcyjnego modelu, który nazywa się Platform as a Service. Wówczas dostarczacie aplikacje, ale już nie martwicie się o to, co się dzieje pod spodem, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Wiele usług pracuje w takim modelu, który pozwala im automatycznie się skalować. Automatycznie patchować, jeżeli byłoby to potrzebne, jeśli chodzi o pod, pod, pod aplikacje działające pod spodem. W tym modelu macie mniej odpowiedzialności, ale również macie mniejszą kontrolę nad zasobami. Ale efektywnie, wasza architektura, która powstanie z takich usług zbudowanych razem, może być znacznie prostsza. No i ostatni model to jest software. As a ze w przypadku software as a service mamy taki bardzo wysoki poziom abstrakcji. Po prostu mamy wystawione API usługi i wołamy to API i nie interesuje nas co się dzieje pod spodem. Czy ile tam serwerów jest, jak one się skalują, w jaki sposób zapewniona jest wysoka dostępność, jak są robione backupy, nie interesuje nas. My chcemy po prostu używać tą usługę i mieć bardzo, bardzo prosty element w naszej architekturze. To jest oczywiście najprostsze podejście, natomiast oczywiście wprowadza pewne ograniczenia. I co jest warte zaznaczenia tutaj? W aws znajdziecie usługi pracujące na różnych poziomach tej abstrakcji. I Wasza architektura może składać się z wszystkich tych komponentów na raz. Możecie mieszać te poziomy abstrakcji, wewnątrz architektury, wewnątrz aplikacji, którą będziecie aplikacji czy architektur, które będziecie budować. I teraz tak. Aktualnie w tym momencie w AWS-ie dostępnych jest ponad 200 usług, których możecie używać do budowania własnych architektur. I są to z jednej strony usługi związane z przetwarzaniem danych, po prostu maszyny wirtualne, czy jakieś, nie wiem, współdzielone systemy plików, czy bazy danych. To są takie tradycyjne elementy architektury, które moglibyście użyć, ale w chmurze macie również dostępne pełne, kompletne rozwiązania, które mogą uprościć waszą architekturę albo nawet pozwolić zrealizować funkcjonalności, których nie bylibyście w stanie łatwo zrealizować samodzielnie w waszych data center. Na przykład wyobraźcie sobie sytuację, budujecie aplikację, która ma przetwarzać zdjęcia satelitarne. Co wam jest potrzebne? No, potrzebujecie ściągnąć te zdjęcia z satelity w jakiś sposób. No więc potrzebujecie anteny, oczywiście całej powiązanej infrastruktury, no i połączenia jakiegoś, żeby te dane zgrać do centrum danych. Otóż w AWS-ie mamy kompletną usługę, której możecie sobie wypożyczyć na godziny antenę satelitarną, która akurat tak będzie przelatywał satelita nad na ten centrum danych pozwoli pobrać lub zaplodować dane do tego satelity. Jeden przykład. Inny przykład. Komputery kwantowe nie są jeszcze popularnym rozwiązaniem, ale nie wykluczone, że w ciągu kilku lat staną się takie bardziej produkcyjne i bardziej popularne. Wówczas należałoby mieć przygotowane już. Algorytmy, które chcielibyśmy na nich uruchamiać. I w AWS-ie jak najbardziej można testować tego typu algorytmy. Można je testować na symulatorach, ale również można je testować na fizycznych komputerach kwantowych, znajdujących się aktualnie w laboratoriach na całym świecie. W AWS-ie mamy również mnóstwo kompletnych rozwiązań związanych z, z multimediami, z Internet of Things, z machine learning, z grami komputerowymi, więc. Warto mieć świadomość tego, że te wszystkie usługi dostarczają jakiś malutki element funkcjonalności, który możecie użyć w waszej aplikacji, albo, ale nie musicie. Możecie go użyć w przyszłości, kiedy będziecie chcieli budować innowacje. Więc miejcie świadomość tego, że chmura to nie tylko infrastruktura, ale również komplet pełnych rozwiązań, które łatwo można zintegrować we własnej, przy własnych rozwiązaniach. Dobra, wiemy sobie z grubsza teraz, jak są zorganizowane te serwisy, jakie są poziomy abstrakcji. Wróćmy na chwileczkę do poziomu infrastruktury. Pamiętacie, narysowałem wam centrum danych na samym początku jako ten element, który jest również w chmurze, kiedy korzyst... dostępny w chmurze. I teraz tak, jak są zorganizowane te centra danych? W AWS-ie centra danych są zorganizowane w regiony. I teraz tak. W tym momencie mamy 31 regionów na całym świecie, tak? na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Na Antarktydzie nie ma naszego regionu. I teraz tak, dlaczego mamy tyle regionów? Regiony ulokowane są w miejscach geograficznych, które pozwalają Wam, naszym klientom, spełniać wymagania prawne jakieś regulacje compliance, na przykład GDPR. Jeżeli mamy GDPR w Europie, no to nasze rozwiązanie musi chodzić w Europie, żeby mogło przetwarzać dane osobowe. W Stanach, czy w Ameryce mają podobne regulacje, w Japonii, w Australii również jest podobnie. No ale moment. Powiedziałem, że regulacje prawne, no ale wciąż mamy kilka regionów do wyboru. Jeżeli chodzi o Europę, Stany czy inne miejsca świata. Otóż, jeżeli yy, Regulacje prawne, pozwolę, spełniamy kwestie prawne. zostaje nam kilka innych rzeczy, które możemy rozważyć, jeżeli chodzi o wybór regionu. Pierwszym z nich będzie opóźnienie, latency. Chcemy umieścić nasze rozwiązania jak najbliżej naszych klientów końcowych, żeby zmaksymalizować user experience. OK. Druga kwestia to jest kwestia kosztów. Koszty. AWS nigdy nie podniósł cen usług, natomiast wielokrotnie je obniżał w przeszłości. Ale to nie znaczy, że koszty usług w poszczególnych regionach są takie same. Starsze regiony, które mają więcej zasobów, z reguły mają tańsze zasoby. Nowsze regiony albo regiony zlokalizowane w miejscach, w których koszt prądu czy podatki są wyższe, te koszty będą miały wyższe. Więc Możecie budować Wasze rozwiązanie w oparciu o kilka regionów i optymalizować jedno bądź drugie, drugą charakterystykę. No i ostatnia kwestia to jest dostępność usług. Jeśli na reinwencie ogłaszamy, że wypuszczamy nową usługę, która ma być, no nie wiem, czy związana właśnie z machine learning, czy z grami, czy z IoT, no to ta usługa nie będzie dostępna automatycznie we wszystkich regionach zaraz po reinwencie. Ona będzie stopniowo realizowana w poszczególnych regionach. I z reguły te starsze regiony, które mają więcej zasobów, szybciej dostają tę usługę niż nowsze regiony. To są takie czynniki, które należy rozważyć, że tak powiem, w głowie przy wyborze regionu, w którym będziecie chcieli wdrożyć własne rozwiązanie. Bo do wdrożenia rozwiązania potrzebujecie wybrać sobie region. Typowo jeden region wystarczy, żeby wdrożyć wysoko dostępne, wysoko dostępne rozwiązanie. Przy czym, sam region to jest sposób klastrowania wszystkich centrów danych, które się znajdują, to nie jest lokalizacja XY. W ramach regionu mamy trzy lub więcej strefy dostępności. Strefy dostępności to są już faktycznie fizyczne budynki z centrami danych, z be, z bezpie, zabezpieczone, z redundantnym połączeniem do internetu, zasilaniem, ochroną przeciwpożarową itd. itd. Te budynki znajdują się na dystansie do 100 kilometrów. Dlaczego? Chcemy być odporni, chcemy umożliwić Wam uruchamianie rozwiązań, które będą odporne na jakieś lokalne katastrofy. Wyobraźcie sobie, że chcecie uruchomić aplikację na serwerze wirtualnym i chcecie, żeby ona była wysoko dostępna. No więc możecie ją sobie wdrożyć jednocześnie w dwóch Niezależnych centrach danych w dwóch strefach dostępności. Wyobraźmy sobie, że robimy to w Tokio. I nagle z morza wychodzi godzilla i rozdeptuje jedną strefę dostępności. Druga strefa dostępności wciąż działa. Nasi, wasi użytkownicy wciąż są zadowoleni. Nawet mogą nie zauważyć, że coś się wydarzyło z infrastrukturą. Tak, celem stref dostępności jest. Umożliwienie wam wdrażania rozwiązań wysokodostępnych. I jeżeli pracujemy bardziej tradycyjny sposób z infrastrukturą za pomocą Infrastructure as a Service, no to wy jesteście odpowiedzialni za projektowanie aplikacji w taki sposób, żeby właśnie chodziła w kilku strefach dostępności. Natomiast jeśli wybierzecie wyższy poziom abstrakcji, wybierzecie usługi w pełni zarządzane, to te usługi z reguły działają jednocześnie we wszystkich strefach dostępności. Dzięki czemu nie musicie wy się martwić o to, o ich dostępność. Jeżeli nawet jakaś strefa padnie, no to wasza usługa wciąż jest dostępna, wciąż możecie korzystać z tej funkcjonalności. Dobra, powiedzieliśmy sobie o infrastrukturze, o fizycznej infrastrukturze AWS. Teraz spójrzmy sobie troszkę z innej Perspektywy. Pamiętacie, dostęp do zasobów w ramach AWS odbywa się przez interfejs programistyczny, przez API. Natomiast wszystkie zasoby muszą być w jakiś sposób zgrupowane, i do grupowania zasobów, które, które tworzy, będziecie tworzyć, używamy mechanizmu takiego właśnie jak konto. Konto to jest koncepcja, która pozwala nam połączyć wyobraźmy sobie, mamy Boba właściciela konta. Metodę płatności z wszystkimi uruchomionymi zasobami, czyli wszystkie żądania, które wykonujecie do AWS, zawsze będą wykonywane w ramach jakiegoś konkretnego, konkretnego konta AWS. To jest taki kontenerek, w którym macie wszystko ukryte, który dostarcza Wam, pozwala Wam izolować się od innych, innych kont. I teraz tak. Każde żądanie, które wysyłacie do API AWS-owego, jest najpierw uwierzytelniane, następnie jest autoryzowane. I usługą, która dostarcza tą funkcjonalność, jest usługa Identity and Access Management. Jest to globalna usługa, która pracuje jednocześnie we wszystkich regionach. I w niej konfigurujemy sobie tożsamości, w niej konfigurujemy sobie uprawnienia. W AWS-ie wyróżniamy dwa typy tożsamości. Jest IAM User i IIM Role. IAM User reprezentuje kredencjale, które są ważne nieograniczoną ilość czasu. Czyli tworzymy takiego użytkownika, generujemy dla niego kredensiale i one są ważne tyle, ile dana firma uważa, że pozwala na to, aby je rotować, te kredensiale, na przykład nie wiem, pół roku, rok, trzy miesiące, zależy, jak to wygląda. Rola reprezentuje tożsamość z krótkotrwałymi danymi do logowania. Czyli te kredensjale będą ważne na przykład jedną godzinę. I teraz, tak. User to będzie typowo pracownik jakiejś firmy budującej rozwiązania na AWS-ie. Rola to jest abstrakcyjny test tożsamości, w który trzeba najpierw wejść. Oczywiście, może w niego wejść użytkownik, zamienić swoje obecnie kredensjale na nowe. I z tymi credentialami pracować z AWS-em. Rola może być również używana w przypadku konieczności federacji z zewnętrznym systemem do uwierzytelniania. Wielu klientów AWS-a ma katalog pracowników, więc centralne miejsce, w którym się pracownicy uwierzytelniają w firmie. I, oni, i firmy nie chcą używać AIM-usera, więc istnieje możliwość integracji. Tych zewnętrznych systemów do uwierzytelniania za pomocą mechanizmów federacyjnych, na przykład z wykorzystaniem protokołu SAML czy OpenID Connect. Wówczas ten protokół pozwala wejść w rolę, dostać kredencjale, no i pracować dalej z AWS-em. I teraz tak, jest jeszcze jeden przypadek, w którym możemy rozważać wykorzystanie ról. Są to usługi. AWS, które stanowią element naszej architektury. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy maszynę wirtualną. Na tej maszynie wirtualnej mamy aplikację. Chcielibyśmy, żeby ta aplikacja mogła rozmawiać, mogła wysyłać zapytania do bazy danych, na przykład DynamoDB. Ale żeby wysyłać żądania, potrzebujemy kredensjali do podpisywania żądań. Skąd wziąć te kredensiali? Moglibyśmy stworzyć sobie użytkownika i zapisać kredenciale w konfiguracji aplikacji, natomiast to jest bardzo zły pomysł i tak nie robimy. Natomiast jest alternatywne podejście. Możemy do naszej maszyny wirtualnej przypisać rolę. Dzięki temu nasza aplikacja będzie mogła odpytać tą rolę o kredenciale i użyć ich do komunikacji z bazą danych. Dzięki temu zwróćcie uwagę, nie mamy potrzeby zarządzania danymi do logowania w naszym środowisku. I ten wzorzec jest bardzo często używany, gdy budujemy architekturę składającą się właśnie z serwisów AWS-owych. Czyli jednemu serwisowi nadajemy uprawnienia, żeby rozmawiał z innym serwisem. Użytkownik i rola mają jedną cechę wspólną, którą jest. Brak uprawnień domyślnie. Domyślnie oba typy tożsamości nie mogą nic zrobić w AWS. -ie. Żeby móc cokolwiek zrobić, należy nadać im uprawnienia. Uprawnienia możemy nadać na poziomie tożsamości. Uprawnienia możemy nadać na poziomie zasobu. I teraz tak, takie nadawanie uprawnień odbywa się z wykorzystaniem polityk IIM. Polityki IAM to są polityki, to są dokumenty JSON, które mówią wyraźnie, co, co dany typ tożsamości, co dany principal może zrobić na API WSO. Zwróćcie uwagę, mamy zdefiniowany efekt, czy pozwalamy na wykonywanie operacji, czy deny, czy odrzucamy czy zabraniamy takiej operacji. Następnie jest akcja, którą chcemy wykonać na usłudze S3 i następnie mamy zasób, którego ta polityka dotyczy. Czyli możemy wywołać operację list bucket na konkretnym specyficznym bukecie. I teraz zobaczmy sobie jak wygląda proces ewaluacji dostępu, autoryzacji. Mamy na przykład naszego Boba. Bob chce zawołać usługę S3. I teraz tak, Bob ma przypisany pewien zestaw uprawnień. Z S3 Bucket również ma przypisany pewien zestaw uprawnień. I teraz tak, jak Bob wyśle żądanie do API, no to API najpierw uwierzytelni Boba, czyli stwierdzi: Aha, kto to jest? To jest Bob. No więc potem szuka wszystkich powiązanych polityk z tym, z tym użytkownikiem i przeprowadzi ewaluację ich. Najpierw będzie szukać statementu deny. Jeżeli ta operacja, którą Bob żąda, jest explicit denied w politykach, no to żądanie zostanie odrzucone. Natomiast jeżeli żądanie zostanie wysłane i nie ma deny, to szukamy explicit allow. Jeżeli jest explicit allow, no to żądanie leci do S3 i jest wykonywane. Natomiast jeżeli nie ma również explicit allow, no to jest implicit deny, czyli żądanie zostanie odrzucone. W taki sposób działa ewaluacja dostępu, jeżeli chodzi o API AWS-owe. Poznaliśmy sposób ewaluacji dostępu, Spójrzmy na ostatnie zagadnienie w tej części teoretycznej: jak wygląda użytkowanie, integracja z tym API-AWS-owym. Wiemy już, że infrastruktura AWS jest zorganizowana w regionach. Przed każdym regionem stoi API. Jest to zestaw endpointów opartych o protokół https, do których po prostu wysyłamy żądania i dzięki nim możemy wprowadzać jakieś zmiany, jeżeli chodzi o zasoby w danym regionie. Możemy do tego celu, żeby używać tego API, używać interfejsu webowego, konsoli. Konsoli webowej, w której mamy mnóstwo ikonek do klikania, jakieś opcje do, opcje do podejrzenia, konfiguracje, możemy zobaczyć różnego rodzaju możliwości. Możemy się pobawić i tego, do tego będziemy używać konsoli w dalszej części prezentacji do tego zaprezentowania działania usług. Natomiast jeżeli chcecie pracować produkcyjnie za WS, czyli budować rozwiązania, które są niezawodne, powtarzalne, skalowalne, zautomatyzowane, no to możecie rozważyć na przykład wykorzystanie klienta wiersza poleceń. Można go zainstalować lokalnie na swojej maszynie. Można go zainstalować na zarządzanych zasobach, jeśli jest taka konieczność, w AWS-ie i użyć do automatycznego, powtarzalnego wołania api w celu osiągnięcia właśnie jakichś rezultatów. Jeżeli będziecie budować aplikacje, które będą uruchamiane na przykład na maszynach wirtualnych, no to do tego celu możecie użyć bibliotek programistycznych. Biblioteki programistyczne dla najbardziej popularnych platform jak Java, C Sharp. Javascript, Ruby, Python i wiele, wiele, wiele innych, pozwalają ukryć złożoność wywoływania API, czyli podpisywanie żądań, ponawianie żądań w przypadku błędów, paginacje i tam kilka innych tego typu rzeczy i skoncentrować się na budowaniu logiki aplikacji, wykorzystując wyższy, wyższy poziom interfejsu do tej integracji. Ostatnim mechanizmem... Pozwalającym budować integrację właśnie z API, jest konfiguracja usług AWS-owych. Jak wcześniej wspominałem, często będzie sytuacja taka, że będziecie konfigurować dwie usługi, żeby ze sobą współpracowały. Wówczas nie musicie dostarczać kodu implementującego tą integrację, natomiast musicie ją skonfigurować i musicie nadać odpowiednie uprawnienia. Pod spodem wciąż będzie odbywało się wołanie API AWS-owego. I co jest istotne, to API AWS-owe jest dostępne w internecie. Można go wołać, można je wołać z dowolnego miejsca na świecie. Natomiast jeżeli zbudujecie w ramach regionu jakąś prywatną infrastrukturę tutaj, istnieje również możliwość wołania tego API prywatnie z wnętrza regionu bez potrzeby wychodzenia do internetu. Słuchajcie, Omówiliśmy już dosyć dużo różnego rodzaju zagadnień. Wydaje mi się, że teraz jest najlepsza pora na ich demonstrację. Wejdźmy sobie do, do konsoli webowej. Przemknę to okienko. W tym momencie na moim ekranie widzicie dashboard konsoli webowej AWS. Po prawej stronie widzicie konto, na którym jestem zalogowany. Widzicie, że jestem użytkownikiem uwierzytelnionym zewnętrznie. Dalej. Z prawej strony również widzimy regiony, w których możemy pracować. Zawsze kiedy wykonujemy operacje w AWS-ie, wykonujemy je w kontekście konkretnego regionu, możemy się przełączać między regionami. W moim przypadku część regionów jest nieaktywna, nie mogę w nich uruchamiać zasobów. Po lewej stronie mamy listę wszystkich serwisów dostępnych. Są one pogrupowane w kategoriach. Mamy usługi związane z kompiut, na przykład maszyny wirtualne. Na przykład bazy danych RDS, jako relacyjna baza danych, czy na przykład nosql baza danych DynamoDB, ale również mamy te zaawansowane usługi, na przykład do przetwarzania multimediów, quantum computing, programowanie robotów, czy komunikacja z satelitami. Okej, okay, to to byłby, to byłby interfejs, który chciałem wam pokazać. Jedna ważna rzecz wydaje mi się do zaznaczenia jeszcze tutaj, jak działa to przełączanie pomiędzy regionami. Wejdźmy sobie przykładowo do usługi EC2, na dashboard usługi EC2 i zobaczmy jak to będzie w tym przypadku działać. Wyświetlamy listę serwerów, które są skonfigurowane na tym koncie. Zwróćmy uwagę, w Irlandii mamy jeden serwer, który w tym momencie jest zatrzymany. Jeżeli przełączymy się do na przykład North Virginii, to zobaczymy, że w tym przypadku na moim koncie nie mamy żadnego serwera. Tak? czyli inne API zostało zawołane, z innego API została zwrócona lista z działających serwerów na, na koncie. Dobra. To kolejnym krokiem będzie przygotowanie tożsamości, której będziemy chcieli używać w dalszej części prezentacji. No dobra, to idziemy gdzie do usługi AIM Identity and Access Management. Jak pamiętacie z mojej wcześniejszej części prezentacją, wspomniałem, że to jest usługa globalna. Wszystkie zmiany, które tu wprowadzamy, będą odzwierciedlone we wszystkich. Przepraszam, to jest usługa globalna, więc wszystkie zmiany, które tutaj sobie zdefiniujemy, będą widoczne we wszystkich regionach. Po lewej stronie mamy użytkowników, mamy rolę, mamy polityki. Wejdźmy do użytkowników. W tym momencie na tym koncie mamy użytkownika Alicja. Wejdźmy sobie do użytkownika Alicja i zobaczmy, jakie ma uprawnienia. W tym momencie do tego użytkownika mamy podpiętą politykę Amazon EC2 Full Access. Całkiem szerokie uprawnienia, ale wydaje mi się, że dość ograniczone, jeżeli chodzi o... wystarczająco ograniczone, jeżeli chodzi o nasze zadanie. Mamy dostęp do wszystkich operacji na usłudze EC2, na load balancerach, na monitoringu z Cloud Watchem, Wydaje się, że to powinno w 100% wystarczyć. No dobra, to może w takiej sytuacji wejdźmy sobie w tego użytkownika i zobaczmy, jak wygląda interfejs konsoli webowej z jego perspektywy. Musimy skopiować sobie link do logowania. Otworzymy sobie okienko Private Browsing. kleimy tego linka. Zalogujemy się jako Alicja. I podamy hasło. I zwróćcie uwagę, w tym momencie w konsoli jesteśmy zalogowani na tym samym koncie, jako inny użytkownik, IAM User. I jak pamiętamy, Alicja ma uprawnienia związane z usługą EC2. Czyli znowuż możemy na przykład w Irlandii wyświetlić listę serwerów i powinniśmy zobaczyć dokładnie to samo, co na poprzednim koncie. Natomiast jeśli teraz weszlibyśmy sobie do innej usługi, na przykład Simple Storage Service, to jest usługa, w której można. W łatwy sposób przechowywać duże ilości danych, na przykład, nie wiem, czy budować data lake, czy archiwizować, czy dystrybuować dane. Natomiast Alicja nie ma uprawnień do usług S3. Jeśli chcielibyśmy wylistować sobie na przykład bakety na naszym koncie, no to w tym momencie nie da rady. Dobra, czyli mamy tożsamość. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Wam zaprezentować, zanim przejdziemy do w dalszym częściu do, do, do slajdów, będzie klient wiersza poleceń. Otwórzmy sobie klienta wiersza poleceń na mojej maszynie. Przesunę ten długopisik. I po pierwsze, zobaczmy, czy w Gitbaszu mam zainstalowanego klienta wiersza poleceń. Więc widzimy, że ten klient wiersza poleceń jest. Teraz sprawdźmy, czy mam skonfigurowane dane do logowania użytkownika Alicja. Zobaczmy sobie. Configure list. I musimy wyspecyfikować profil Alicja. Mam skonfigurowanych wiele profilów na mojej maszynie, dlatego pod konkretnym profilem, nie domyślnym tylko pod konkretnym profilem mam Alicję. Zwróćmy uwagę, Alicja jest zdefiniowana, mamy klucze, jeżeli chodzi o możliwość podpisywania żądań i widzimy, że domyślny region, z którym będziemy pracować, do którego będziemy wysyłać żądania, to Irlandia. No dobra, to teraz tylko sprawdźmy, czy te kredencjale jeszcze działają. AWS, STS. Secure Token Service, STS to jest usługa, która pozwoli nam sprawdzić, kim jesteśmy, jako kto nas rozpoznaje AWS. Musimy oczywiście wyspecyfikować profile. I w odpowiedzi to już jest odpowiedź od API AWS-owego z regionu Ireland, które nam mówi, że Ej, widzę Ciebie jako Alicję. I teraz tak, no dobra, czyli kredencjale działają, co moglibyśmy zrobić? No to moglibyśmy na przykład zobaczyć, czy mamy uprawnienia do wykonywania tych operacji na przykład na usłudze EC2. No to jedziemy, EC2 i na przykład Describe describe Regions. Niech będzie Describe Regions, profile Alicja. Wyświetlimy listę regionów. No to widzicie jest lista regionów, na których mogę wykonywać operacje. Albo możemy sobie na przykład wyświetlić teraz listę serwerów. Instances, profile. profile, Alicja. Jako taką ciekawostkę output zdefiniujemy sobie inny format odpowiedzi, na przykład YAML, żeby było czytelniejsze. I przekierujemy sobie strumień do aplikacji LES, żeby łatwiej przeglądać wyniki. I zwróćcie uwagę, w tym momencie dostaliśmy dokument, całkiem długi dokument opisujący wszystkie atrybuty związane z tym zasobem. Widzicie, będziemy tu mieli informacje na przykład o typie serwera, to jest instancja typu T3 Small, Mamy identyfikator serwera, mamy identyfikator obrazu, który został wgrany na ten serwer, no i mnóstwo innych konfiguracji związanych z siecią, z uprawnieniami, z tagami i tego typu rzeczami. Dobra. No to pokazaliśmy, że to działa, to teraz pokażmy, że nie działa, jeżeli nie mamy odpowiednich uprawnień. Dobra, to skasujemy sobie część tego zapytania. I idziemy na przykład teraz do usługi S3 API i zrobimy sobie list buckets. Chcielibyśmy. list buckets. Zróbmy sobie profile Alicja. I w tym momencie powinniśmy dostać odpowiedź, że access is denied. Dlatego, bo, no, bo Alicja nie ma przypisanych uprawnień do wykonywania tej operacji. Na tym zakończymy tą część demonstracyjną. Wracamy do slajdów, gdzie wprowadzimy kolejne właśnie zagadnienia, które chcielibyśmy sobie zademonstrować. Przymykam to troszkę. Dobra. Jesteśmy z powrotem w prezentacji. W tej części prezentacji omówimy sobie kwestię, znaczy taką demonstrację, jakbyśmy chcieli uruchomić Tradycyjną aplikację na maszynie wirtualnej. Chcielibyśmy zainstalować sobie serwer, który będzie serwował statyczne strony internetowe. Czego właściwie moglibyśmy do tego użyć? No, Na przykład moglibyśmy użyć maszyny EC2 z zainstalowanym serwerem Apache, Apache i oczywiście skonfigurowaną statyczną stroną internetową. No dobra, to jaka byłaby procedura, żebyśmy mogli takie coś wykonać? Bazując na tej wcześniejszej wiedzy, którą mieliśmy ze wstępu, wiemy, że musimy wybrać sobie region, w którym będziemy chcieli wykonać operację. Wiemy, że potrzebujemy konta i potrzebujemy odpowiedniej tożsamości, to też już mamy, mamy Alicję, będziemy mogli nią wykonać operację. To dalej. No potrzebujemy środowiska sieciowego. To jest takie podejście w stylu właśnie infrastructure as a code, przepraszam, infrastructure as a service i tutaj Będziemy musieli zarządzać pewnymi tak powiem, elementami infrastruktury, między innymi właśnie środowiskiem sieciowym, czyli będziemy potrzebować sieci VPC, będziemy potrzebowali stworzyć tej sieci VPC subnet, wewnątrz którego uruchomimy nasz serwer. Ten subnet to będzie właśnie przypisanie tego naszego serwera do strefy dostępności. Zwróćcie uwagę, subnet jest w konkretnej strefie dostępności. Co dalej? No i jak już to będziemy mieli skonfigurowane, Uruchamiamy nasz serwer, czyli konfigurujemy wszystko, co nam jest potrzebne, typ serwera, gdzie, w którym serwerze on będzie uruchomiony, no i oczywiście skrypt startowy, który zainstaluje dla nas serwer Apache i skonfiguruje tą statyczną stronę internetową. No i oczywiście zapomniałbym bardzo istotnej kwestii, domyślnie cały trafik będzie zablokowany, jeżeli chodzi o serwer, więc musimy otworzyć odpowiedni port. port 80 dla ruchu internetowego, aby umożliwić komunikację z serwerem. No dobra, to w takiej sytuacji wydaje mi się, że możemy przejść do działania. Wróćmy sobie do konsoli webowej, wróćmy sobie do konsoli webowej z Alicją. Widzicie, wciąż jesteśmy użytkownikiem Alicja na tym koncie. Idziemy do usługi EC2. Usługa EC2. I tutaj idziemy sobie do Maszyn wirtualnych. Ale zanim to zrobimy, sprawdźmy, czy mamy skonfigurowaną sieć VPC, której moglibyśmy sobie uruchomić taki serwer. Na szczęście, z każdym kontem, które jest nowo stworzone w aws w każdym regionie tworzona jest domyślna sieć VPC. Więc mamy szczęście, nasza sieć VPC jest już stworzona. Widzicie tu jest zakres adresów IP prywatnych, które są wewnątrz tej sieci. I do tej sieci mamy też podpiętą domyślną tablicę routingu która de facto mówi nam o tym jaki ruch jest dopuszczalny w ramach tej sieci. No i jeżeli zobaczymy sobie na te reguły, no to mamy oczywiście ruch lokalny wewnątrz sieci jest routowany, ale również ta sieć jest podpięta do internetu. To nie jest rzecz, która jest obligatoryjna, to jest opcjonalna rzecz. Więc w naszym przypadku ona jest dostępna do internetu, więc nasze zasoby, które będą uruchomione w subnetach, które używają tej tablicy routingu, będą dostępne, mogą być dostępne w necie. Zobaczmy sobie subnety. Irlandia ma trzy strefy dostępności i w każdej ze stref dostępności mamy stworzoną subnetę. Widzicie subneta A, B, C. One są podpięte do poszczególnych stref dostępności. Mamy niezachodzące na siebie zakresy adresów IP podefiniowane dla każdej subnety i mamy również informacje o dostępności adresów IP. Widzicie, że w strefie tej pierwszej, w strefie B, mamy to nasz jeden serwer, który w tym momencie jest uruchomione. No dobra, to załóżmy sobie, że chcemy w strefie A uruchomić naszą, naszą maszynę wirtualną. Idziemy do usługi EC2, wracamy tutaj i odpalamy sobie serwer. Zrobimy launch instance i jedziemy. No nazwijmy sobie go może demo-serwer. Musimy wybrać system operacyjny, który chcielibyśmy uruchomić. Widzicie, jest dość duża grupa systemów dostępnych. Są te systemy, które są darmowe, są systemy, które wymagają licencji. Koszt licencji systemu jest w ramach kosztu maszyny EC2. Nie musicie przynosić własnych licencji. Natomiast na nasze potrzeby spokojnie wystarczy nam darmowy Linux dostarczany przez Amazona. Następnie musimy wybrać architekturę procesora, którą chcemy użyć. W AWS-ie można pracować na arm można pracować na Intelu, Idźmy po, po minimalistycznym złożoności, użyjmy po prostu Intela. Typ, typ serwera. W AWS-ie w tym momencie jest w Irlandii powyżej 600 typów serwerów instancji. Od takich bardzo malutkich do naprawdę takich bardzo, bardzo potężnych z setkami procesorów i terabajtami RAMu. No, wydaje mi się, że do naszego Apache wystarczy nam malutki serwerek, który będzie miał dwa procesory i jeden gigabajt RAMu. T3 Micro. Następnie musimy zdefiniować klucz, którym chcielibyśmy używać, żeby móc zalogować się do serwera. Nie będziemy tego robić, więc nie jest on nam potrzebny. No i przechodzimy do konfiguracji sieciowej. Widzicie, on nam proponuje, żeby użyć domyślnej, domyślnej sieci. Wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, co możemy zmienić. No jest tylko domyślna sieć dostępna, ale możemy sobie wybrać podnet, który chcemy użyć. No wyobraźmy sobie, że może to być na przykład podsieć A. Tak, no to albo zresztą obojętne, nie ma znaczenia, w której on będzie uruchomiony. Możemy to wybrać, jest to e, również opcjonalne. Mamy e, możliwość przypisania naszemu serwerowi publicznego adresu IP. To jest publiczny adres IP, który będzie widoczny z internetu, z zewnątrz. Wewnątrz sieci wciąż ruch odbywa się po adresach prywatnych. No i co musimy stworzyć? Musimy stworzyć odpowiedniego firewalla, który otworzy nam ruch na. Na, 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 na trafik z internetu. Czyli wejdźmy sobie, dodamy sobie regułę, dodajmy sobie regułę, add security rule, otworzymy sobie trafik na HTTP. Source location może być anywhere nie ma to znaczenia z dowolnej lokalizacji na świecie. Czyli stworzyliśmy sobie w tym momencie firewalla, który będzie podpięty do naszego serwera, który otworzy ruch na porcie 80 dla naszego serwera Apache. Czego jeszcze nie zdefiniowaliśmy? Nie zdefiniowaliśmy jeszcze skryptu startowego, w którym który właśnie zainicjalizuje nam serwer Apache i stworzy tą statyczną stronę internetową. Skopiujmy sobie ten skrypt, wklejmy go tutaj. To jest skrypt, który nam aktualizuje serwer, zainstaluje Apache, skonfiguruje go jako usługę w Linuxie i następnie stworzy statyczny plix index.html w odpowiedniej lokalizacji, który będzie wyświetlał naszą stronę. No i prawdę powiedziawszy, to jest wszystko. Tu jest mnóstwo innych parametrów możliwych do skonfigurowania, ale nie będziemy w nie wchodzić, no bo to, to jest właściwie w zakresie dużego szkolenia, a nie krótkiej prezentacji. Odpalamy serwer. Zobaczymy, co się wydarzy. Nasz serwer wygląda na to, że startuje. Tak, idźmy sobie do tego serwera. Zobaczmy, jak on jak wygląda jego konfiguracja. W tym momencie serwer wyświetli nam się na liście serwerów, natomiast zwróćcie uwagę, jego status jest, że on jest inicjalizowany. Czyli on jeszcze nie jest dostępny, on jeszcze nie wystartował. Mamy przypisany już publiczny adres IP, mamy przypisane jakieś nazwy DNS, mamy informacje o bezpieczeństwie. Moglibyśmy przypisać rolę do naszego serwera, jeśli chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja mogła używać kredencjali do interakcji z innymi usługami. Widzimy, że podpięty firewall Security Grupa otworzył port dla połączenia SSH i połączenia do serwera HTTP. I właściwie to chyba status czeki. Tu są jeszcze informacje, że wciąż się inicjalizuje zarówno hardware, jak i system, ale tak wam powiem, że czasem jest pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o odświeżanie tych statusów, więc wydaje mi się, że możemy spróbować i zobaczyć, czy nasza strona może przypadkiem już działa. Wejdźmy sobie pod token HTTP. Nie konfigurowaliśmy certyfikatów, więc to nie jest HTTPS, to jest zwykłe połączenie HTTP. Zobaczmy, czy działa. I hurra! Nasz serwer w tym momencie zadziałał. Zwróćcie uwagę, w bardzo prostych kilku krokach uruchomiliśmy serwer, zainicjowaliśmy aplikację i skonfigurowaliśmy statyczną stronę internetową. Na tym koniec jest tej pierwszej części prezentacji, jeżeli chodzi o uruchamianie tradycyjnej aplikacji. Wróćmy teraz z powrotem do slajdów. Czyli ta część prezentacji jest zrobiona. Pomyślmy sobie teraz troszkę inaczej. Chcielibyśmy uzyskać dokładnie ten sam efekt, ale nie chcielibyśmy martwić się o sieć, nie chcielibyśmy martwić się o serwer, potencjalną wysoką dostępność, skalowanie tego typu rzeczy. Jak można byłoby zrobić dokładnie to samo, ale inaczej? Znaczy, uzyskać ten sam efekt, ale w inny sposób. Więc możemy do tego wykorzystać usługę w pełni zarządzaną usługę, która się już pojawiała kilkukrotnie podczas tej prezentacji. Oczywiście, żeby to wykonać, potrzebujemy najpierw wybrać sobie region, w którym chcielibyśmy to uruchomić, musimy wybrać sobie konto, na którym chcielibyśmy to wdrożyć. I teraz tak, użyjemy usługę S3. Usługa S3 to jest w pełni zarządzana usługa, która działa na poziomie całego regionu, na poziomie wszystkich stref dostępności i uploadujemy sobie do niej treść, którą chcielibyśmy udostępnić, i skonfigurujemy oczywiście odpowiednio dostępy ze względów na bezpieczeństwo. Idźmy ponownie do konsoli i zróbmy tę operacje. Otwieramy przeglądarkę, możemy już sobie zamknąć wcześniejszą część demonstracyjną i idźmy do usługi S3. No i próbujemy sobie w takiej sytuacji teraz stworzyć bucket w konkretnym regionie i jest troszkę słabo dlatego, bo nie mamy uprawnień, ale na szczęście przed prezentacją przygotowałem odpowiednią rolę, którą Alicja mogłaby użyć, jeżeli chodzi o wykonywanie tej operacji. Wejdźmy sobie do, jesteśmy teraz znowuż na panelu administratora z mojego konta, tego tam na samym początku zaczynaliśmy prezentację. Wchodzimy do ról i zobaczymy, że jest zdefiniowana rola Alice S3 Full. I do tej roli podpięta jest na szczęście polityka, która daje uprawnienia związane z dowolnym zasobem z do, na dowolnej operacji na usłudze S3. Czyli wystarczy, że użyjemy tej roli. Ale czy mamy uprawnienia, żeby użyć tą rolę? Otóż ta rola jest skonfigurowana z polityką bezpieczeństwa, w której definiujemy, że tylko Alicja może używać tej roli. No więc idealnie. Wracamy z powrotem do konsoli Alicji. Jesteśmy jako Alicja, zwróćcie uwagę tutaj, to przełączmy sobie rolę. Robimy switch role, wybieramy konto, bo to jest w ramach tego samego konta, ale teoretycznie moglibyście przełączać się między kontami za pomocą ról. Wpiszemy Alice S3 Full, wybieramy kolor niebieski i przełączamy się. I w tym momencie, zwróćcie uwagę, w konsoli pojawiliśmy się jako Alice S3 Full. Przy czym Informacja o tym, że byliśmy Alicją nie zniknęła. Mamy nowy zestaw kredensjali, który pozwala nam wykonywać operacje, które wcześniej były niedopuszczane. Zwróćcie uwagę, mamy wylistowane bakety, ale jeżeli wejdziemy teraz do usługi EC2, z którą wcześniej pracowaliśmy, okazuje się, że no, no nie mamy uprawnień. Teraz będą same błędy na API, bo rola Alice S3Full nie ma dostępu do tych usług. No dobra. Idziemy do usługi S3 i spróbujemy skonfigurować bucket w taki sposób, aby móc udostępnić z niego statyczną stronę internetową. No dobra, to najpierw musimy stworzyć sobie bucket. Bucket to jest taki pojemnik, do którego będziemy wrzucać obiekty. Tworzymy sobie bucket, nazwijmy go może art demo Zobaczymy, może taki bucket uda mi się stworzyć. Generalnie nazwy bucketów powinny być unikalne globalnie pomiędzy wszystkimi kątami, pomiędzy wszystkimi regionami, nawet. Więc to jest warte do zwrócenia. Wybieramy sobie region, w którym chcemy pracować. No znowuż niech będzie to Irlandia. Mamy możliwość konfiguracji pewnych uprawnień, w tym momencie sobie to wyłączymy. Dodatkowo możemy zablokować publiczny akces do naszego paketa, co jest istotne. S3 jest domyślnie prywatny, jest dostępny tylko dla tożsamości w Waszym koncie. Ale, jeżeli byście chcieli, możecie upublicznić ten akces, upublicznić ten dostęp. Na przykład, ja tak mógłbym chcieć zrobić, jeśli chciałbym udostępnić statyczną stronę internetową. Na ten moment nie wyłączajmy tego. Możemy sobie włączyć wersjonowanie, dodać tagi różnego rodzaju do opisu zasobów, możemy włączyć różnego rodzaju poziomy szyfrowania w zależności od tego, co wam jest potrzebne, jeżeli chodzi o wymagania compliance dla, waszej, dla waszego projektu. No i mamy jeszcze pewne zaawansowane uprawnienia, które w tym momencie możemy zignorować. Tworzymy bucket. Bucket jest stworzony, zwróćcie uwagę, pojawił się tutaj. No dobra, no to musimy teraz do niego zaploadować jakieś dane. No to robimy sobie upload, wybierzemy sobie jakiś plik. Znowuż mamy plik z index HTML, który możemy użyć w tej kwestii. I w tym momencie prawnie nie, nie skończyliśmy. Nie skończyliśmy dlatego, bo mamy kontent w naszym bukecie, ale jeszcze go nie opublikowaliśmy, nie udostępniliśmy go w internecie. Co musimy zrobić? W tym momencie musimy zrobić jeszcze dwie rzeczy. Musimy nadać uprawnienia, żeby można było ten obiekt utrzymać, czyli wejdziemy sobie do konfiguracji S3 Bucketa i zdefiniujemy sobie bucket policy, czyli politykę, która pozwoli nam udostępnić ten bucket publicznie. Wchodzimy sobie do edycji tej polityki. Ja znowuż mam nadzieję, że mam sobie do skopiowania taką gotową politykę. Definiujemy sobie taką politykę, wklejam ją tutaj. Zwróćmy uwagę, jak się nazywa bucket. Bucket nazywa się Artsopcz Demo. I zwróćcie uwagę, co to jest za polityka. To jest polityka, która nadaje komukolwiek bez potrzeby uwierzytelniania. Czyli uwaga, robimy coś dostępnego, Publicznie, tak? To jest, no nie jest typowa sytuacja, jeżeli chodzi o zasoby AWS. Kolejna kwestia: definiujemy opc operację, którą można wykonać w ten sposób. No to jest operacja get object, czyli możliwość pobrania obiektu. Na dla jakim zasobie? Na zawartości naszego baketa, czyli wszystkie obiekty wewnątrz naszego baketa można w ten sposób uzyskać publicznie dostępne. Natomiast to nie jest pełny publiczny access, dostęp. To jest. Publiczny dostęp pod pewnym warunkiem. Pod pewnym warunkiem, że do dostęp jest z tego konkretnego jednego adresu IP. Zapewne, jak się domyślacie, to nie jest przypadkowy adres IP. To jest dokładnie mój publiczny adres IP. Co znaczy, że jestem jedyną osobą, która publicznie, bez potrzeby uwierzytelniania, będzie mogła mieć dostęp do tej strony. Bez tego warunku musiałbym powalczyć jeszcze z konfiguracją, no bo AWS tak łatwo mi nie pozwoli upublicznić baketa bez, bezwarunkowo. No dobra, mamy politykę. Zapiszmy sobie tą politykę. Udało się, polityka jest zapisana. Czyli musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Musimy skonfigurować nasz bucket do udostępniania treści w internecie. Czyli wydaje mi się, że to będzie w properties i na samym dole mamy taką sekcję, nazywa się static website hosting. Wejdźmy sobie do konfiguracji, włączmy tą opcję index.html, index zróbmy sobie go jako strona, która jest domyślna i ta strona, która jest wyświetlana jako błędy. Pozostałe opcje możemy w tym momencie pominąć. Zapisujemy konfigurację, i teraz musimy dostać już tylko linka, którego użyjemy do wyświetlenia naszej strony. I uwaga! Działa! Działa! Nasza strona w tym momencie serwowana jest z usługi S3. Serwowana jest za pomocą protokołu HTTP również. Nie mamy certyfikatu, nie mamy bezpiecznego połączenia, ale zwróćcie uwagę, nie mamy żadnego serwera do zarządzania, nie musimy się martwić o wysoką dostępność, o skalowanie i jest znacznie, znacznie prościej, jeżeli chodzi o budowanie rozwiązań. Często jest tak, że mnóstwo rozwiązań można budować w oparciu o tego typu usługi, dzięki temu są one znacznie prostsze, jeżeli chodzi o ich działanie. Wróćmy znów do slajdów i podsumujmy sobie kwestie związane właśnie z, z, z usługami serverless, czyli tymi w pełni zarządzanymi. W przypadku tradycyjnej infrastruktury mamy serwery, mamy sieć, mamy konfigurację dostępów, routing tego typu rzeczy są na naszej głowie. Paczowanie, utrzymanie tej infrastruktury znowuż jest na głowie klienta, który buduje architekturę. Jeśli zdecydujecie się korzystać z usług serverless, to w tym przypadku okazuje się, że mnóstwo tego typu problemów po prostu znika. Znika z waszej głowy, zostaje na głowie AWS-a. To AWS będzie troszczył się o te wszystkie konfiguracje, a wy po prostu budujecie aplikację właśnie z tych klocków, składając je razem tak, żeby ze sobą współpracowały. Czyli koncentrujecie się na budowaniu architektury, aplikacji, i monitorowaniu, czy ta aplikacja prawidłowo działa. Natomiast nie martwicie się już tymi wszystkimi niskopoziomowymi rzeczami. I żeby zilustrować troszkę bardziej złożoną architekturę, sprawdźmy sobie, jak mogłoby działać taka bardzo prosta aplikacja, właśnie zbudowana w tym stylu serverless w pełni zarządzanych. Do tego celu posłużę się przykładem z naszej dokumentacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można znaleźć ten przykład w naszej dokumentacji. Jest to jednoręki bandyta. Taka gra losowa. I teraz tak, ta gra sprowadza się do pewnej architektury, w której będziemy mieli zdefiniowane, zdefiniowane komponenty. Będziemy mieli ładowane ładowane dane z pliku, bucketa S3, czyli pliki HTML, JavaScript, CSS i następnie będziemy mieli backend zaimplementowany jako funkcję Lambda, czyli to jest takie compute w pełni zarządzane, w którym znowuż nie ma tej infrastruktury pod spodem dla Was do zarządzania i będziemy mieli jeszcze bazę danych DynamoDB również w pełni zarządzaną. Jak będzie wyglądała ta nasza architektura w podobny sposób, jak żeśmy patrzyli wcześniej? Oczywiście musimy wybrać region, musimy mieć konto, na którym wykonamy sobie operacje, no i potrzebujemy bucketa, z którego będziemy serwować statyczne zasoby, takie właśnie JavaScripty, czy HTML. Następnie tak jak pamiętacie, wszystkie żądania, które wysyłamy do API AWS-owego, wymagają uwierzytelnienia. Czyli będziemy potrzebować wygenerować kredencjale dla. Dla jakiejś konkretnej roli, którą będzie można użyć bez potrzeby uwierzytelniania. Do tego celu użyjemy sobie usługi Cognito. Cognito pozwala wygenerować kredencjale dla użytkownika typu gość, czyli ktoś, kto. Nie jest zarejestrowany w naszym systemie, ale chce wykonywać jakieś e, operacje. I do tego posłużymy się usługą Cognito Identity Pool. Następnie nasz frontend, wykorzystując te kredencjale, uderzy do usługi Lambda. Usługa Lambda wylosuje nam rezultaty naszej gry i z DynamoDB pociągnie informacje na temat, na temat tego, co ma zostać e, wyświetlone. To zobaczmy sobie teraz jeszcze ten proces, jak on wygląda krok po kroku, i przejdziemy do, znowuż do demonstracji. Mamy ładowanie zasobów z usług S3 do naszej przeglądarki. Przeglądarka generuje dane do logowania dla konkretnej roli przypisanej dla tego użytkownika typu gość, a następnie z tymi kredencjalami uderza do lambdy i lambda ładuje zasoby z, z bazy danych. I zwraca je. No dobra, to przejdźmy sobie teraz do, znowuż do, prezen, do, do, do prezentacji, do, do, mm, do przeglądarki i zobaczmy, jak taka aplikacja może działać. Tylko pozwólcie, że ja sobie skopiuję linka. Yy, wracamy do przeglądarki. Odpalmy sobie tryb deweloperski, żeby widzieć troszkę więcej, jeśli chodzi o ruch sieciowy. I wklejamy sobie linka do Baketa S3. Bucket S3, w którym serwowane są statyczne zasoby. Zwróćcie uwagę, to są pliki, właśnie CSS, jakieś obrazki HTML, które wyświetlają naszą grę. No dobra, możemy to sobie wyczyścić. Kolejnym krokiem jest wykonanie żądania, czyli klikamy, klikamy nasz automat. W tym momencie on wykonuje żądanie jakiś debugger mi się włączył. Natomiast jeżeli wrócimy do sieci, zobaczmy, co się wydarzyło pod spodem. Widzicie, mamy wysłaną operację options do usługi cognito, czyli sprawdzenie, czy nasza domena ma prawo zawołać cognito. Tutaj zawsze odpowiedź będzie, że ma. Natomiast tu mamy wysłanego konkretnego posta, i w odpowiedzi na tego posta dostaliśmy zestaw kluczy. Mamy Secret, key, secret access key, Access Key ID, Secret Key i token, które będą używane w dalszej części do podpisywania żądań. Następnie mamy wysłanie żądania do Lambdy. Wysłaliśmy sobie żądanie do Lambdy, tutaj nie ma żadnego payloadu. Natomiast Lambda jest, request jest podpisany. Widzicie, mamy Authorization Header. Ta sygnatura jest wyliczona na podstawie, na podstawie tego kodu. Na podstawie tych kluczy, które wygenerowaliśmy sobie wcześniej. No i w odpowiedzi dostaliśmy informację: No, sorry, że nie wygraliśmy. No i to, co ma się wyświetlić w odpowiednich polach tego, tego, tej, tej, tej maszyny. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten plik, który, który powoduje tą całą interakcję. Nasza strona statyczna zawiera w środku od razu JavaScript w środku zawarty. Ładujemy sobie bibliotekę programistyczną dla JavaScriptu, konfigurujemy sobie region, wybieramy sobie, jaka ma być Cognito Identity Pools just. Ma być używane w przypadku tych generowania tych kredencjali. No i tu mamy już logikę naszej aplikacji. Tworzymy sobie klienta do, do Lambdy, do wysyłania żądań. No i mamy pozapinane na naszym HTML-u odpowiednie listenery, czy mamy inicjalizację puli. Mamy pociągnięcie za, za wajchę. No, i tu mamy wyświetlanie odpowiednio rezultatów, jeżeli chodzi o wykonywanie, wykonywanie żądań. Tutaj jest zawołanie lambdy i obsługa wyświetlanego komunikatu. Tu są te takie rotujące się obrazki podczas gry. Całkiem prosta aplikacja, zwróćcie uwagę, która tu jest wykonana. I backend też stosunkowo prosto się wydaje. Wejdźmy sobie do tego backendu, zobaczmy, jak on wygląda dla całej tej aplikacji. Pamiętacie, mamy usługę S3. Idziemy sobie do usługi S3. W usłudze S3 mamy ten bucket, który serwuje statyczne zasoby. To jest ten slot machine demo. I tutaj są wszystkie, jeśli sobie wejdziemy do niego, Tutaj są wszystkie pliki, które są potrzebne dla aplikacji. No, jest ten plik index.html, który sobie przed chwileczką widzieliśmy, który był zaserwowany, gdzie on jest? Tutaj. I mamy mnóstwo de facto obrazków, które są, które mogą być wyświetlane, które są wyświetlane na frontendzie. Mamy cognito, cognito, identity pool. Idźmy sobie do cognito. Identity pool. Mamy, widzicie, są wykonane nasze żądania, pojawiło się, pojawiło się w logach wykonanie. Możemy sobie wejść do konfiguracji i zobaczymy, że mamy możliwość skonfigurowania roli dla nieuwierzytelnionego użytkownika. Czyli macie tutaj, widzicie, konkretną rolę. Ta rola de facto ma uprawnienia do dowołania tylko funkcji lambda. Wejdźmy sobie do IAM-a, zobaczmy sobie tą rolę. Cognito. I to była unauthorized role. Jeśli sobie wejdziemy, to zwróćcie uwagę, mamy politykę, która pozwala zawołać tylko jedną lambdę. Konkretną lambdę, slot position, yy, slot position lambda. No to idźmy w takiej sytuacji do lambdy. Lambda to znowuż usługa w pełni zarządzana, która pozwala wykonywać kod już naszej aplikacji. I tutaj sobie, jak wejdziemy, zobaczymy nasz kod backendu de facto, który będzie wykonywany. Wykonywany podczas obsługi żądań. Czyli tutaj widzimy, jest funkcja handlera, to jest ten handler, który jest wołany w momencie wywołania funkcji. Mamy inicjalizowanie obiektu zwracanego, czyli to, co żeśmy widzieli w przeglądarce. No i mamy losowania, losowania liczb, i następnie załadowanie zasobów już z bazy Dynamo, z bazy DynamoDB i zwrócenie ich w odpowiedzi na, na żądanie. No i jeszcze możemy sobie wejść do DynamoDB i oczywiście Lambda ma odpowiednią rolę. Jeżeli wejdziemy sobie do uprawnień samej Lambdy, możemy zobaczyć, że Lambda ma eksplicite wyspecyfikowane, że może pracować tylko z konkretną, z konkretną tabelką. Czyli zwróćcie uwagę, mamy allow, możemy wywołać tylko get item na DynamoDB, mamy podaną nazwę tabelki. Idźmy sobie jeszcze tylko do Dynamo. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Wejdźmy sobie do tabelki. Jest slot Position Table, i w tej tabelce mamy po prostu przypisane obrazki, które mają być wyświetlone na poszczególnych polach. No to nie jest żaden Rocket Science, ale no, pozwala nam de facto zbudować taką architekturę. Na tym kończymy już tą część demonstracyjną, wróćmy do prezentacji. Pozwólcie, że tylko jeszcze podsumuję tą architekturę, prezentację i powiem Wam, co można byłoby dalej zrobić po, tym, po tej prezentacji. Zobaczyliśmy kompletną architekturę serverless, bazującą na kilku podstawowych usługach, ale te architektury mogą być znacznie bardziej złożone. Tych building blocków jest znacznie więcej dostępnych w aws pozwalających budować wysokodostępne proste z punktu widzenia architycznego rozwiązania, ale realizujące naprawdę zaawansowane, zaawansowane problemy. I teraz tak, ostatnie takie przemyślenie na sam koniec prezentacji. Dlaczego właściwie chmura jest atrakcyjna? Jednym z tych powodów było właśnie to możliwości budowania nowych rozwiązań, budowanie innowacji, czyli zwiększanie produktywności biznesu, zwiększanie produktywności, jeżeli chodzi o, o, o pracowników, jeżeli chodzi o, infra, o budowanie aplikacji. Zwróćcie uwagę, bazując na analizie, którą wykonaliśmy wspólnie z tam dużą grupą naszych klientów, oni wskazali, że to są największe czynniki, które powodują, że decydują się przejść do chmury. Są również inne czynniki. Jednym z nich jest redukcja ryzyka. Dla wielu klientów chmura jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż uruchamianie własnych on-premise data center. Po prostu za te same pieniądze oni nie są w stanie dostarczyć tego poziomu bezpieczeństwa, jakie dostarcza chmura. No i ostatnia kwestia, często dyskutowana. Czy chmura pozwala zaoszczędzić pieniądze, jeżeli chodzi o budowanie rozwiązań? Część klientów wskazuje na to, że tak, natomiast to nie jest reguła. W chmurze możecie uruchomić dowolną właściwie ilość zasobów i generować dowolnie wysokie koszty. Natomiast chmura daje mnóstwo narzędzi do monitorowania kosztów, mnóstwo narzędzi do optymalizowania waszych rozwiązań i dostosowywania ich do aktualnej potrzeby. Dzięki czemu możecie zachować więcej pieniędzy? Natomiast to wymaga. Pewnego efortu z waszej strony i AWS robi wszystko, żeby wam w tym wszystkim pomóc. Dostarczamy mnóstwo narzędzi pozwalających właśnie budować automatyzację w celu ograniczenia wydatków. Natomiast no, to nie jest tak, że sama migracja do chmury automatycznie powoduje, powoduje re, pozwala zrealizować oszczędności. I teraz tak, na sam koniec, co można po tej prezentacji zrobić? Jak moglibyście kontynuować własną naukę, jeśli jesteście oczywiście tym tematem zainteresowani? No to tak, najpierw proponowałbym Wam spojrzeć na taką sekcję w naszej, na naszych zasobach. To są przewodniki powiązane właśnie z pewnymi rolami, które można zrealizować, które de facto są potrzebne, jeżeli chodzi o budowanie rozwiązań w chmurze. Spójrzcie na mój ekran. W tym momencie otwieram stronę, w której z tymi przewodnikami. Przewodniki są zorganizowane w ramach ról, czyli mamy jakieś osoby mniej techniczne, deweloperów, DevOpsów, architektów, osoby z działu operations, czy są pogrupowane w ramach technologii. Prawdopodobnie jako początkujący osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z chmurą, no to będziecie zainteresowani albo właśnie decision maker, czy po prostu Cloud Essentials. Może wejdźmy sobie na przykład do może no Cloud Essentials, na sam początek. Otworzy nam się PDF, w którym zwróćcie uwagę: mamy mnóstwo linków do różnego rodzaju szkoleń i zasobów, white paperów, blogów, filmików, wideo, w których możecie pogłębić Waszą wiedzę. Czyli to jest fajnie uporządkowany zestaw zasobów, których możecie wykorzystać właśnie do, do nauki, do poszerzania wiedzy w ramach, w ramach AWS-a. Drugą rzecz, którą Wam polecam, to jest nasza platforma Skill Builder. Na tej platformie mamy mnóstwo różnego rodzaju szkoleń. Też pozwólcie, że ją otworzę. Różnego rodzaju szkoleń, czy to są właśnie jakieś nagrania, czy to są jakieś ćwiczenia, które można sobie wykonać. Można wykonać również laborki. Bardzo dużo zasobów, które tutaj są dostępne, są za darmo. Natomiast jeżeli chcielibyście, część, zasob... część rzeczy również jest płatna. W zależności od tego, co jest potrzebne. Natomiast to jest bardzo fajne miejsce, jeżeli zaczynacie swoją przygodę, właśnie żeby poznać pewne usługi, jak one działają. Jeśli lubicie rozwiązywać różnego rodzaju zagadki, rozwiązywać problemy, robić lapki, to mamy również taką platformę, która nazywa się CloudQuest. CloudQuest to jest taki element skill buildera de facto, który można użyć, jeżeli chodzi o, o naukę. Ojej, już mam tutaj, otwórzmy to w Private Browsing. Bo tu jestem zalogowany i ten link, link nie zadziałał. CloudQuest Cloud to jest platforma, taka forma gry. W grze poruszacie się po pewnym mieście, rozwiązujecie zagadki. Z jednej strony uczycie się, jak działają pewne usługi, ale również też wykonujecie pewne laboratoria. Czyli wykonujecie to, co ja wykonałem na moim koncie tutaj przy demonstracji. Na takim samym koncie w ramach tego ćwiczenia możecie wykonać te kroki i po prostu pobawić się z kątem bez ryzyka, że wydacie jakieś pieniądze niekontrolowane, co jest najczęstszą obawą, jeżeli chodzi o zaczęcie przygody z AWS-em. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy różnego rodzaju webinary. Czyli to już tego linku nie będę otwierał, natomiast cały czas, tydzień w tydzień są wygłaszane różnego rodzaju prezentacje, są szkolenia robione za darmo, czy to są szkolenia związane z, z nie wiem, Cloud Practitionerem, takim wstępnym poziomem, czy też bardziej zaawansowanymi kwestiami, czy Machine Learning, czy e, Analytics, tego typu rzeczami. No i ostatnia rzecz, którą mógłbym Wam polecić, to są kwestie związane z certyfikatami. E, I teraz tak, certification. E, Oczywiście to zależy od tego, jak to podchodzi do nauki. Ja jestem osobą, która lubi sobie wyznaczać pewnego rodzaju cele, i taki certyfikat właśnie może być celem do zrealizowania. Jeżeli chodzi o naszą ofertę certyfikatów, no to mamy poziom taki podstawowy, to jest bardzo wstępny, i no to za, za, dla osób, które nie miały do czynienia z chmurą, zachęcałbym ich już to zacząć od tego poziomu. Natomiast mamy również na poziomie Associi jej certyfikaty, wymagające już pewnego doświadczenia, jeżeli chodzi o budowanie rozwiązań. Nie tylko na chmurze, ale głównie IT i na chmurze, czyli żeby rozumieć też koncepcję IT. Są profesjonalne certyfikaty na bardzo wysokim poziomie, one są dosyć trudne, no i certyfikaty związane ze specjalnościami, na przykład właśnie czy bezpieczeństwo, czy machine learning. Nasze certyfikaty ważne są przez 3 lata, można je robić w dowolnej kolejności, jak się chce. Przy kliknięciu na każdy z nich znajdziecie bezpośrednio przewodnik, informacje o cenie, informacje o czasie. Dla osób nie mówiących natywnie w języku angielskim warto wiedzieć, że można zarequestować Dodatkowe 30 minut na egzaminie, więc no dodatkowy czas zawsze się przydaje. I to prawdę powiedziawszy, to jest już tyle, co chciałem wam pokazać. Więc. Przechodząc już do podsumowania, serdecznie dziękuję Wam za udział. Cieszę się, że dotarliście razem ze mną do końca prezentacji. Życzę Wam powodzenia, jeżeli chodzi o budowanie, naukę czy budowanie rozwiązań na chmurze AWS. No i może do zobaczenia na jakichś, jakichś szkoleniach w przyszłości.